prawie wszystkie polskie festiwale są festiwalami albo tematycznymi, albo historycznymi, to znaczy albo poświęcone są jednej idei, czy jednemu gatunkowi muzyki, albo też jednej epoce. Pomyślałem, że stworzymy festiwal, który nazwałem szlachetnie eklektycznym, czyli szlachetnie na najwyższym poziomie wykonawczym, a eklektycznym, obejmującym wszystko, co zostało stworzone w świecie muzyki, no dzisiaj powiedzielibyśmy poważnej, wszystko co najlepsze. I myślę, że po 5 latach trwania tego festiwalu możemy powiedzieć, że właśnie taka formuła była niezwykle potrzebna, gdyż jednoczy miłośników różnych gatunków muzycznych, różnych epok. Taki obraz 10-dniowy daje nam możliwość oceny, jak piękna, jak wielka jest kultura muzyczna Europy. Potrzebujemy festiwale i po co są te festiwale. I dla mnie festiwale rzeczywiście to jest takie miejsce, gdzie pojawiają się rzeczy, na które czasami nie ma przestrzeni, nie ma miejsca, bo albo są za duże, albo coś jest z nich nietypowego. I w ten jakby nurt utworów, które nieczęsto są wykonywane, właśnie wpisuje się chociażby Joanna Dark na Stosie, gdyż ze względu nawet na obsadę jest to naprawdę wielkie, wielkie dzieło. Joanna Dark jest bardzo rzadko wykonywana i to przybliżenie tego tematu kobiecości z dwóch stron, potępionej i tej, która zbawiła, myślę, że jest fantastycznym, było fantastycznym ujęciem takim początkowym, otwarcia. Utworów napisanych przez kompozytorów powstało z inspiracji albo dla kobiet. Czyli kobieta jest, bez względu na to, czy jest kompozytorem, czy wykonawcą, jest i tak obecna w świecie muzyki. Wydawało nam się, że akurat ten temat w tym roku można dobrze rozpracować.
Kobieta jest naprawdę bardziej wrażliwa i bardziej zainteresowana kulturą. To wspaniałe. Oczywiście jest wiele aspektów, których nie powinno się aż tak wyraźnie rozdzielać między kobietą a mężczyzną. Uważam jednak, że kobiety mają większe możliwości, by docenić i zaakceptować różne formy sztuki i kultury. Orkiestra, która była rezydentem tego festiwalu, czyli Mozarteum Salzburga, dowiedziawszy się o naszych planach, zaproponowała sama od siebie te dwa utwory Klary Schumann i Fanny Mendelssohn. I tak jest z wszystkimi koncertami. W każdym koncercie jest jakiś element kobiecy, który wynika z naszego spotkania, z wielkiej życzliwości wykonawców, którzy tu przyjeżdżają. Można powiedzieć, że w ogóle prowadzenie festiwalu to było zawsze moje marzenie. To zanim zaczęłam marzyć o tym, żeby prowadzić orkiestrę, to marzyłam o tym, żeby prowadzić festiwal. Więc można powiedzieć, że spełniły się moje pierwsze w ogóle takie marzenia. I tutaj na pytanie, czy się długo zastanawiałam, nie. To od razu, że tak powiem, było bliskie mojemu sercu. Pojawił się pomysł, żeby abonamentowiczki NOSPR-u wystąpiły właśnie w roli głównej jako kobiety w różnym wieku, w różnej kolorystyce. No i to się bardzo dobrze sprawdziło. Wydaje mi się, że ten festiwal dzięki temu jest bardzo dobrze rozpoznawalny w mieście Katowice. Generalnie w sztuce pozycja kobiet się umacnia. Oczywiście widzę kobiety w świecie kompozytorów i dyrygentów, a także dyrektorów. Istnieje tyle możliwości, tyle zawodów, nie tylko jeśli chodzi o dyrektorów na przykład oper, ale także menadżerów artystycznych. Wiele kobiet na całym świecie tym się zajmuje, ale chciałabym zobaczyć ich jeszcze więcej. And I think they
Myślę, że kobiety wiedzą, jak zarządzać ludźmi, jak z nimi pracować. Doświadczenia związane z życiem rodzinnym też mają tu znaczenie i właściwie nie tracą swojego charakteru. Kobietom bardziej zależy na spokojnym działaniu niż wzbudzaniu konfliktów. Są opanowane. Nigdy nie widziałam, żeby kobieta straciła panowanie nad sobą tak, jak to czasem czynią mężczyźni w pracy. Nie mówię oczywiście, że jesteśmy idealne. Dla mnie recital Sary Connolly chyba był jednym z najważniejszych koncertów tego festiwalu. Właśnie między innymi dlatego, że trzymał się tematu i właśnie próbował zbudować coś wokół niego. Ale oczywiście nie tylko dlatego, że jest to śpiewaczka wybitna, że ułożyła ten swój program w sposób niezwykle wysmakowany, włączając do niego utwory mało znane, być może dlatego też publiczność nie dopisała, nie znając za bardzo ani nazwisk artystki, ani nazwisk kompozytorów. Mogę tylko powiedzieć, że był to duży błąd ze strony tych, co nie przyszli. Mamy świetną dyrygentkę, Alondrę de la Parra. I temat kobiety, dyrygentki jest w ogóle bardzo gorącym tematem teraz, więc można powiedzieć, że wpisujemy się też w nurt tematów gorących, o czym mówi świat i muzyka klasyczna. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę zagrać pod dyrekcją kobiety dyrygenta. W tym miesiącu zagrałam w Anglii koncerty pod dyrekcją aż trzech pań dyrygentek. Każdy muzyk jest wyjątkowy. Tu nie ma stereotypów. Cieszę się, że dyryguje coraz więcej kobiet. Dziś miałyśmy możliwość przeprowadzenia jedynie krótkiej próby tego koncertu. To jest świetna dyrygentka. Właściwie poznałyśmy się pół godziny temu i ten bardzo trudny koncert musiałyśmy przećwiczyć zaledwie w pół godziny. Właściwie Polska to jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o występy. Nie mówię tak, dlatego że tu jestem. Powtarzam to we wszystkich wywiadach. Uwielbiam grać dla polskiej publiczności, bo jest bardzo wrażliwa, słucha w wyjątkowy sposób. Wyraźnie to czuję i bardzo mi to odpowiada. Thank you.